Okay, so a few minutes. Yes, just... yes. Dobrze, bardzo proszę. Ja już nagrywam. Chciałbym zaprosić mieszkańców Targówka oraz nie tylko mieszkańców Targówka, przyjezdnych z Polski i z zagranicy, na 6. odsłonę Parku Rzeźby na Brudnie. To jest projekt, który Muzeum Sztuki Współczesnej... Jeszcze raz, można? Tak, oczywiście. Projekt ten, Park Rzeźby na Brudnie, zainaugurowany został przez mieszkańców Targówka, przez urzędników z tej dzielnicy i przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Jest to 6. edycja. Podczas tej edycji zmierzymy się z najbardziej tajemniczym i najbardziej niewidzialnym dziełem, jakie dotychczas powstało tutaj w tej dzielnicy. Rzeźbą, podziemną rzeźbą, instalacją chińskiego artysty, aktywisty, dysydenta, architekta Ai Weiwei'a, uznawanego za najważniejszego i najbardziej znanego współczesnego artystę. Ai Weiwei postanowił odnieść się do historii Brudna, do historii Targówka i do wczesnośredniowiecznych osad, do śladów po tym wczesnośredniowiecznym osadnictwie, różnego rodzaju wykopalisk archeologicznych, skorup, które tutaj można odnaleźć, fragmentów zabudowań, kości, i postanowił podarować mieszkańcom Warszawy, to bardzo ważne, ponieważ niewiele instytucji na całym świecie stać jest na rzeźbę Ai Weiwei'a. Tutaj mamy do czynienia z pięknym darem. Darem, który zostanie zakopany w trzech miejscach, w trzech takich cylindrycznych studniach, dołach, po to, aby zostać odkrytym, jak liczymy na to, przez przyszłe pokolenia. W dołach tych znajdą się wykonane przez artystę własnoręcznie repliki XIV-wiecznej wazy. Wazy, na której znajduje się taka charakterystyczna scena. Scena z chińskim strategiem wojennym, filozofem Gui Guzi, który to na tej wazie znajduje się na takim wozie ciągniętym przez dzikie zwierzęta. Scena ta została przerobiona przez Ai Weiwei'a, rozbita na sekwencje różnego rodzaju zdarzeń. Powstało kilkadziesiąt waz. Wazy te zostały rozbite i znajdą się pod ziemią. Jest to rodzaj takiej tajemniczej przesyłki dla przyszłych cywilizacji, dla przyszłych pokoleń, a jednocześnie praca, która wpisuje się też oczywiście w historię sztuki XX i XXI wieku. 13 lipca będziemy mogli zobaczyć rodzaj takiej akcji, performance'u, zakopywania w trzech miejscach na planie takiego równoramiennego trójkąta o boku 100 metrów. Będziemy zakopywać aż 300 kg potłuczonych chińskich waz, zastanawiając się nad tym, co będzie w świecie, w którym nas już nie będzie, rozmawiając o nie tylko upływie czasu, ale o tym, jak w przyszłości może się rozwijać sztuka. Czy sztuka może być niewidzialna, czy sztuka może istnieć jako rodzaj takiej legendy miejskiej, jako rodzaj opowieści. Tutaj mamy do czynienia z historią, która będzie przekazywana z ust do ust. Mimo że tak naprawdę w parku w tym roku nic się nie zmieni optycznie, wizualnie, to jednak będziemy mieć świadomość już zawsze, że pod powierzchnią ziemi znajdują się skorupy, znajduje się rzeźba najsłynniejszego w tej chwili artysty współczesnego Ai Weiwei'a. Thank you.
razie widzę rolę. A oczko widzicie? A oko też widzę. Teraz widzę. Rączka śmieszna. Ale paluśkiem grozi. No. Ja się boję, ja do mamy. Ona jest interaktywna. Można jej podać rękę na przykład. Nie, nie można. Albo nic na razie, dziękuję. To patrz, gdzie mi robisz tych filmów, to takie zdjęcia jak ja... Yeah.
dobry kochani. No, nie zginie nic o chabotkę. To już takie dzieci polane, nie? Dzisiaj, a nie wczoraj.
wczoraj potrzebne były jednak parasole i kurtki przeciwdeszczowe. Dzisiaj mamy piękne słońce i w domku herbacianym możemy tutaj spokojnie sobie się relaksować na trawie. Drodzy Państwo, na samym początku chcę powitać wszystkich gości oficjalnych, którzy przybyli na to otwarcie. Witam Panią Dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Panią Joannę Metkowską. Witamy serdecznie. Dzień dobry, Pani Dyrektor. Niech Pani pomacha tutaj do nas. O właśnie, no teraz widać, w końcu. Witam także Pana Pawła Althamera, jednego z pomysłodawców tego parku. Paweł, pomachaj jeszcze do nas. Drodzy Państwo, witam przewodniczącego Rady Dzielnicy, Pana Krzysztofa Miszewskiego. Panie Krzysztofie. Szanowni Państwo, witam burmistrza dzielnicy, Pana Grzegorza Zawistowskiego. Witam także Panią wiceburmistrz Dorotę Kozielską, która już od kilku godzin tutaj z nami jest, fotografuje, filmuje i dokumentuje. Pani Doroto, witamy. Witam oczywiście Pana Pawła Cichockiego, także z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Panie Pawle, jest tu Pan gdzieś? Czy jeszcze tam na wytknę? Sebastian. Gdzie Pan jest, Panie Sebastianie? No tak, schował się i dlatego to imię też uciekło. Witam oczywiście także Pana Krzysztofa Bugle, teraz burmistrza dzielnicy Żoliborz, kiedyś wiceburmistrz dzielnicy Targówek. To on razem z Panem Pawłem Althamerem rozpoczynał działania w ramach parku rzeźby właśnie na Targówku. Nie wiem, czy jest już z nami Pan Tomasz Janowski z Biura Kultury Miasta Stołecznego Warszawy. Jeżeli nie, to obiecał, że będzie. Witam oczywiście radnych naszej dzielnicy i witam także radnych Miasta Stołecznego Warszawy, bo także są dzisiaj z nami Panią Iwonę Wujastek. Witam serdecznie. Drodzy Państwo, na samym początku zapraszam do mikrofonu Pana Krzysztofa Miszewskiego. Chcecie zobaczyć Pana Burmistrza? Nie, dziękuję. Dzisiaj i tak mnie zabiera do domu. Zabiera? Nie. Poczeka. Żartowałam. Ja tylko dodawać dzieciom tego, co tam... Nie, może przyjść po to, tylko z panią trzeba porozmawiać. Bo kiedy to będzie wypalone, to kiedy... Szkoła na ziemi. I z dzieckiem będzie... Słuchaj, sztuka się dostać i mieć lęk wysokości. Zobacz, jak panie przekroju ziemi widać te wszystkie procesy. Przenikania w ziemię, przestawa się nie są. Tu widać te warstwy, ale rośliny je zmieszałeś, korzenie. Już poziomie zrób nam. Poziomo. No to dołka może nie być na nic. I zobaczcie, tutaj ktoś wykopywał dół, musiał być coś zakopane, bo w profilu widać wstawka z innego piasku. Widzicie to? Oj, sorry. Thank you.
Te wszystkie zdjęcia Państwa przesłać mu, żeby też na niego patrzymy. Także proszę bardzo, w ten sposób wszyscy sobie zaraz zrobimy zdjęcie, dobrze? Ja poproszę fotografu. O, dobrze. Za chwilkę z tego zrobimy materiał. Uwaga, 3, 4, drodzy Państwo. Patrzymy, jak przeszły wszyscy. Ale wszyscy nie, to nie jest pani też. A pan niech to jasno zostawi. O, dobrze. To jest to. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy na dalszą część pisy. Zostawiamy to, tak? Proszę. Gdzie się kupują? Co tam zakopali? Reszkę wadzony. Aha, widzę. To zapaliśmy tutaj. Tak, tak widzę. To jest widzę. Widzę. No tak to będzie. Dobrze, Asia, dajesz radę. O, prostuły! Weźmiesz moją zarówno. Przejmuję, proszę bardzo. Proszę bardzo. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dziękuję. Na zmianę. Na zmianę. Proszę. Pan prosi.
Nie.